Wiecie, co jest najpiękniejszego w grupie i eliminacji Mistrzostw Świata? To, że Polska trafiła w niej na dwóch kopciuszków. Andorę i San Marino. I właśnie w Andorze się znajdujemy, chcąc przedstawić Wam ten piękny pirenejski kraj oraz reprezentację. Reprezentację, która po większości meczów wygląda tak jak ten aniołek na rzeźbie Salvadora Dalego. Reprezentację, która ostatnimi czasy jednak robi coraz większy postęp i której czas w momencie, gdy ma pozytywny wynik, płynie dokładnie tak jak na tej rzeźbie. Jeżeli mówić, że Andora to peryferia, to tylko futbolowo. Znajdujemy się w Andorze La Vella, stolicy tego pięknego pirenejskiego księstwa. I faktycznie czuć tutaj high life, tutaj dzieją się biznesy, tutaj przede wszystkim jednak dzieją się zakupy, bo tak naprawdę sami przekonacie się, że stolicę równie dobrze można byłoby nazwać Andora Duty Free. Być może nie polubi nas teraz służba zdrowia, ale dwie rzeczy, po które najczęściej turyści przyjeżdżają do Andory, to tanie papierosy i tani alkohol. I dziwne jest tak daleko od Polski znaleźć polskie trunki w cenach niższych niż u nas w kraju. No ale tak to już jest w rajach podatkowych. Trzecią rzeczą, która najczęściej kupowana jest przez turystów, są leki, bo tutaj leki można dostać bez recepty. Dlatego bardzo dużo ludzi, zwłaszcza Rosjan, z tego co słyszeliśmy, przyjeżdża tutaj po Viagrę. Energia przydałaby się także reprezentantom Andory, bo kadra ta wygrała jak na razie 3 mecze o stawkę. W 2003 roku z Macedonią, w 2017 z Węgrami i w 2019 z Mołdawią. Te 3 mecze łączy nazwisko jednego piłkarza, a teraz trenera reprezentacji Andory, Koldo Alvareza. Koldo Alvarez to były bramkarz reprezentacji Andory, a od 10 lat jej trener. Cierpliwość to jego mocna strona. Jako selekcjoner po raz pierwszy wygrał w swoim 51. meczu. La verdad es que estuvimos, vamos a estar molde temps esperan la primera victoria, no? Pero sí que es el que yo creo que habían fed merit avance para subirla y para conseguirla. Yo creo que no només nosaltres, sino yo creo que el gran mérito es dels jugadors, no? Que van saber esperar el seu moment. I no només guanyar, no? Crec que el millor de tot va ser que creien que van ser mereixedors d'aquestes victòries i tenir sempre la mentalitat i el creure que podia ser possible. Crec que molt, no? Crec que Andorra ha crescut com, bueno, com qualsevol nen petit, ha anat creixent i ha anat fent els passos que creien que calia, no? I crec que poc a poc, i igual no a la velocitat que creiem tots, però crec que els passos que s'estan donant són passos firmes i passos que són cap endavant. Na najlepsze wspomnienie trenerskie Koldo jeszcze czeka. Jako piłkarz zapamiętał zwłaszcza jedną chwilę. Zakończenie kariery na Wembley przy 80 tysiącach kibiców. Na trybunach było ich więcej niż wszystkich mieszkańców Andory. Ja jestem Wembley. Sí, el meu darrer partit va ser a Wembley. La veritat és que és un moment molt maco i un moment que guardaré en el record i és un moment per mi, no? Els 30 segons que marxes del camp i surts del camp són 30 segons que quedaran per mi per sempre en la memòria. Poder retirar-se en un camp com aquest, la veritat és que és una sort i per nosaltres poder participar d'una competició en la que es disputen en camps així. Zadajmy sobie teraz odwieczne pytanie. Dlaczego reprezentacja Andory tak rzadko wygrywa? O wyniki trudno, gdy zawodników nie jest wielu. W całym kraju, w Andorze, mieszka 75 tysięcy ludzi, lecz tylko 25 tysięcy z nich to obywatele Andory. Wśród nich jest raptem kilku profesjonalnych piłkarzy. Zasada jest prosta. Jeżeli jesteś dobry, jeżeli jesteś profesjonalistą, grasz w kadrze przez wiele lat. Najlepszym przykładem Juli Sanchez, ostatni aktywny piłkarz, który pamięta debiut reprezentacji w 1996 roku. Juli Sanchez dla kadry zagrał w 73 spotkaniach. Jedynego gola strzelił w historycznym pierwszym wygranym meczu z Białorusią. Przez 22 lata z reprezentacją był świadkiem jej wzlotów, upadków i zmian. La verdad es que ha cambiado muchísimo. Nosotros cuando empezamos en la selección habían pocos jugadores andorranos a los que poder seleccionar. El fútbol era muy amateur. Aquí únicamente estaba el Fútbol Club Andorra, que estaba en segunda división B española. Y yo tenía la suerte de formar parte de ese grupo. Era juvenil, pero bueno, ya había subido al primer equipo, había debutado con el primer equipo. Me encontraba en un nivel muy bueno y bueno, era de los
de las promesas que había aquí en Andorra y el fútbol andorrano era muy, muy amateur. Después se ha ido perfeccionando, hemos ido enfrentándonos a selecciones muy buenas y haciendo buenos papeles y eso ha ido creciendo la autoestima de los jugadores. Y bueno, creo que en ese aspecto sí que ha ido mejorando mucho. Qué fácil de combinar trabajo y jugar por la selección nacional. Bueno, nosotros al ser todos o casi todos amateurs, pues es complicado de compaginar, ¿no? Porque bueno, cuando hay partidos tienes que pedir días de fiesta o vacaciones, los entrenos tienes que hacerlos después de tu jornada laboral. Y bueno, la verdad es que es un plus y que nos cuesta un poquito más, ¿no? Pero bueno, nos adaptamos y por defender los colores de Andorra pues lo hemos dado todo por ello y bueno, aunque tengamos que ir a entrenar después del trabajo, pues lo hacemos encantados. Zachwycać można się też widokami Andory. Położona w dolinie stolica to nie tylko sklepy i nowe budynki, to także kawał historii. A za nami parlament Andory i parlament malutki, bo i kraj malutki, ale za to z bardzo ciekawą historią. Andora oficjalnie jest księstwem, chociaż nie ma księcia. Rządzą nią prezydent Francji Emmanuel Macron oraz biskup diecezji Urgel w Katalonii, który bardzo restrykcyjnie przestrzega tutaj pewnych przepisów. W Andorze dostać rozwód graniczy z cudem. W 1934 roku wydarzyła się tutaj rzecz niespodziewana. Do Andory zawitał niejaki Borys Skosyriew, rosyjski imigrant, który w ciągu kilku tygodni swoją charyzmą przekonał wszystkich parlamentarzystów do tego, by powierzyć mu rolę króla Andory. Jego kadencja nie trwała jednak długo, bo raptem 14 dni. Gdy o wszystkim zorientował się biskup diecezji Urgel, przyjechał i wraz z hiszpańskim wojskiem usunął króla z tronu. Królem, jeżeli chodzi o piłkę nożną w Andorze, od lat był Ildefons Lima. I tutaj chyba króli nie lubią, bo i kapitan wieloletniej reprezentacji Andory został z niej niedawno wyrzucony. Lima to legenda andorskiej piłki i rekordzista Guinnessa pod względem długości stażu w jakiejkolwiek reprezentacji narodowej świata. To także najlepszy strzelec w historii kadry. Zdobył dla niej 11 bramek i to będąc środkowym obrońcą. I'm so proud to represent Andorra because you know it's in a small country and we fight against the best national teams and the best players around the world and we make to know that this Andorra is a small country but they are proud, they fight, they run, they are proud to play and they represent their country and I'm so proud because of that because people think it's in a small country but people are very proud of being Andorran. You also have to be proud of some results of the national team when you won versus Hungary, you drawn versus Albania, or you won versus Moldova. Yeah. It's a big thing for such a small country. Obviously, we are a country that just have 30,000 people to be called for the national team. And for us to win a game, it's very difficult. And sometimes miracles happen, like happened 4 years ago against Hungary. We won a game 1-0. It was fantastic for us. It was a dream. We start crying all the day when we think about that. And for us, it's very difficult. But we always try to win. 22 lata i 148 dni w kadrze to rekord świata. Lima jeszcze by go wyśrubował, gdyby tylko nadal mógł reprezentować kraj, którego jest największym sportowym ambasadorem. Z kadry został wyrzucony, bo domagał się testowania piłkarzy na koronawirusa w rodzimej lidze. Federacja zrobiła jednak coś innego. If you'd play for national team this year, you'll be the first player ever to play for national team for 4 decades. Do you think that it will be possible? I think at the moment it will not be possible because of the football association that they don't want me in the national team. I'm proud. I will fight. I will keep working to play and make history for Andorra because I think that a country like Andorra should be proud of sportsmen that achieve this amazing result, one record Guinness, playing for 4 decades. But I will try, obviously. Lima chętnie zagrałby jeszcze na swoim stadionie narodowym. A stadion to wyjątkowy. Tak wkomponowanego w miasto stadionu narodowego jeszcze nie widzieliście. Estadi Nacional de Andorra to najwyżej położony stadion narodowy w Europie, dokładnie na 1012 metrach nad poziomem morza. To stadion, który ma tylko 3 trybuny, bo nie zmieściła się czwarta. Pora wyrwać się poza stolicę. Oznacza to wypad w góry. Tych w Andorze jest pełno. Natura i góry to jest to, czego Andorczykom zazdrościć możemy najbardziej. Na tak małym terytorium, na 468 km2, znajduje się ponad 60 gór powyżej 2000 metrów. Najwyższa z nich, Pic de la Coma Pedrosa, 2942 metry, jest dla Andorczyków tak ważna,
że znalazła się nawet na koszulce reprezentacji Andory. Zwiedzanie zwiedzaniem, góry górami, ale przyjechaliśmy tu na mecz. I od razu poczuliśmy powiew normalności. Na trybunach 350 kibiców, na balkonach otaczających bloków kolejni. Wsparcie dla Andorczyków było i niosło to półamatorską reprezentację. W bramce fruwał Josep Gomez. Raz gorzej, raz lepiej, ale skutecznie. Na czterech literach jeździli wszyscy piłkarze. Aż do 41 minuty przynosiło to skutek. Gol Ermira Lenianiego przesądził jednak sprawę. Andora nie była w stanie odwrócić losów rywalizacji. Przez ostatnią dekadę udało jej się to zrobić raz. Z Albanią właśnie. Nie tym jednak razem. Andorczycy już po meczu przygotowują się na starcie z Polakami. Do tej pory Andora wygrała 7 spotkań, 4 towarzyskie, 3 o stawkę, zremisowała 22 mecze i czeka i wciąż czeka na 30. jubileuszowy mecz bez porażki. Oby nie w meczu z Polską.